Kolejną ciekawostką jest to, że również możemy wyłączyć grid. Wiele osób nie wie w ogóle o tej funkcjonalności. Mianowicie grid to mamy te takie kwadraciki. Być może niektórzy preferują, żeby było po prostu zwykłe tło. W jaki sposób możemy to zrobić? To Editor Preferences. I teraz, gdy mamy Appearance, co możemy zrobić, to... I także możemy teraz stworzyć funkcję i być może w lepszy sposób mamy to zwizualizowane. Teraz stawiając nasz kolor, mamy coś takiego i dzięki temu możemy w fajny sposób wizualizować nasz kod, nie mamy gridu. I według mnie chyba jest to bardziej czytelny sposób przedstawiania treści. Porównajmy z powrotem. Widzimy, że jest in real time. No i tutaj niekoniecznie rzuca się tak ten kod, jak mamy właśnie przy gridzie. Dzięki temu można fajnie to wykorzystać. No i także potem możemy wykorzystać choćby Collapse Graph czy inne funkcje, więc jeśli bym miał na przykład Sun Direction, a następnie użył Collapse Nodes, to mógłbym także zapisywać to, uzyskując test, zmieniając kolor. Tutaj mogę też stworzyć komentarz i w fajny sposób mamy zwizualizowane na przykład bloczki naszego kodu. Jest to naprawdę fajne.